Trillers.
Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, Politop Equinox PH7. Niestety PH nie sprawdzę z tego względu, że butelka jest tak zapakowana, że jej nie otworzę, chyba że ją rozwalę. Kolejny minus buteleczki, zaciągają. Kolejna sprawa, atomizer, średni. Ma duże ciśnienie, ale rozłożenie tego produktu jest kiepskie. Co do samego produktu, Kozak, naprawdę rewelacja. RRC po prostu zdechło przy tym produkcie. Ten dopóki nie wyschnie, on wybiera. Znaczy on długo siedzi w ogóle. Naprawdę, wydajność mega. Długo siedzi. Wybieranie lotnej rdzy to jest niekończąca się historia. Zapach. Tutaj, jak pracowałem nim, mówię, kurczę, już gdzieś ten produkt miałem. I tak szukałem go w nosie i mówię, kurczę, Bild Humber. Naprawdę bardzo podobny zapach. I teraz tak. Z tego względu, że no, RRC tutaj do tego produktu nie ma startu. Przepaści strasznej oczywiście nie ma, ale tu jakość wybierania lotnej rdzy i to jak on siedzi, jak on ją wybiera, w ogóle pędzlowanie tym produktem, no to już później. Stwierdziłem, że jeszcze jakieś felgi ogarnę i będę chciał go właśnie ogarnąć jeszcze na lakierze i na felgach z moim królem, czyli z Bild Humberem. Zapraszam Cię do dalszej części filmu. The Krillas. The Krillas.
No dobrze, słuchaj. No, mistrz może być tylko... Albo król. Może nie mistrz. Król może być tylko jeden. Nagrywam z Audi. O, gdzie? Kurczę, ma swój pas. Gdyż, ponieważ nie miałem czasu, kurczę, test zrobiony. Muszę jechać do pracy, a teraz po drodze jeszcze do miejscowego szamana, po pasty polerskie. Ale wracając do Dayrona. Słuchaj, fajny Dayron. Fajny Dayron. Fajna gęstość. Aplikacje, jeżeli chodzi o aplikacje, na początku narzekałem, ale później się do niego przyzwyczaiłem. Ma mocny strumień, więc można z dystansu sobie nim fajnie rozrzucić produkt. Kolejna rzecz. Ja bym go stawiał tak pomiędzy ADBL Lite a ADBL Liquid. Tutaj to miejsce, moim zdaniem. Tak, fajny Dayron, ale niestety, no albo niestety. Niestety, król jest tylko jeden. Także jakbym miał wybierać osobiście pomiędzy Build Humberem a tym Polytopem, chyba tak to się nazywa, wybrałbym, wiadomo, Build Humbera. No dobra, słuchaj, bo dojeżdżam. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że test Ci się podobał. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć! Wow, stoi Wołga. Hej!